obejmując urząd burmistrza Radki Zdroju, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim, którzy 16 listopada 2014 roku wzięli udział w wyborach samorządowych. Szczególnie dziękuję tym, którzy oddali głos na mnie i poparli kontynuację zmian, jakie dokonuję w naszej gminie od 8 lat. To dla mnie wielki zaszczyt, że po raz trzeci mieszkańcy gminy obdarzyli mnie zaufaniem i powierzają kierowanie rabczańskim samorządem. Od dziś, tak jak w poprzednich dwóch kadencjach, będę pozyskiwać znaczne środki zewnętrzne na inwestycje, zajmować się projektami o ogromnym znaczeniu dla całej naszej gminy, takimi jak budowa reprezentacyjnych bulwarów nad Poniczanką, basenów solankowych, wodnego placu zabaw, wdrożenie programu ochrony powietrza, budowa sal gimnastycznych na wsiach, dalsza modernizacja drugich chodników w całej gminie. Będę współpracować ze starostwem powiatowym i samorządem wojewódzkim we wszystkich projektach realizowanych na terenie naszej gminy. W szczególności jednak zajmę się sprawami codziennymi, z pozoru mało istotnymi, lecz ważnymi dla pojedynczego obywatela. Tak jak w poprzednich dwóch kadencjach, zadbam o rozwój równomierny wszystkich naszych osiedli i sołectw. Rozpoczynającej się dzisiaj nowej kadencji pragnę kontynuować współpracę z ludźmi, którym ufam i którzy od 8 lat dotrzymują mi kroków pracy na rzecz rabczańskiego samorządu. Z panem wiceburmistrzem Robertem Wójciakiem, z panią skarbnik Grażyną Dziechciowską, z panią sekretarz Marią Daszkiewicz. Wymaga nie tylko odpowiedzialności, kompetencji, doświadczenia, zdolności do wypracowywania kompromisów i podejmowania odważnych, czasem przecież niepopularnych decyzji. Ale przede wszystkim praca ta to przewodzenie mieszkańcom gminy w ustalaniu kierunków rozwoju i budowaniu partnerstwa w celu osiągnięcia wytyczonych celów. Zapewniam, że w dalszym ciągu będę sumiennie wykonywać powierzone obowiązki i wraz ze wszystkimi radnymi będę odważnie patrzeć w przyszłość i w zgodzie budować rozwój naszej małej ojczyzny. Dziękuję bardzo.